Witajcie, kochane dzieci! Dziś wyruszymy razem w magiczną podróż do bajkowego świata, gdzie wszystko jest możliwe. Włączcie więc swoją wyobraźnię, usiądźcie wygodnie i zamknijcie oczy. A potem weźcie kilka głębokich oddechów. Poczujcie, jak każdy wdech napełnia Was spokojem, a każdy wydech likwiduje wszystkie zmartwienia. A teraz, kiedy jesteście już gotowi przenieść się do magicznego świata, zaczynamy naszą opowieść. W dalekiej krainie za siedmioma górami i siedmioma lasami leżało małe, malownicze miasteczko o nazwie Świetlana Dolina. Mieszkali tam przyjaciele, którzy mieli niezwykłą moc. Potrafili zmieniać swoje myśli i emocje, tak jakby to były klocki, które można dowolnie układać i przestawiać. Jednym z mieszkańców Świetlanej Doliny był mały smok o imieniu Arek. Smok Arek uwielbiał latać nad doliną, podziwiając kolorowe kwiaty i błyszczące rzeki. Jednak czasami, gdy Arek miał zły dzień, jego myśli stawały się ciemne i smutne, a skrzydła ciężkie jak kamienie. Pewnego razu, gdy smoczek czuł się wyjątkowo smutny, postanowił odwiedzić mądrą sowę Agnieszkę, która mieszkała na szczycie starego dębu. Agnieszka była znana z tego, że potrafiła pomóc każdemu, kto miał problem z emocjami. Agnieszka, potrzebuje twojej pomocy. Powiedział smok Arek, siadając na gałęzi obok sowy. Moje myśli są ciemne i smutne, a ja znowu chcę się czuć lekko i radośnie. Sowa Agnieszka uśmiechnęła się mądrze i zaprosiła smoczka do swojego gniazda. Kochane dziecko, nasze myśli i emocje są jak chmury na niebie. Czasami są jasne i puszyste, a czasami ciemne i burzowe. Ale pamiętaj, że ty masz moc, aby te chmury zmieniać. Ale jak mogę to zrobić? Zapytał mały smok, nie rozumiejąc. Wyobraź sobie, że twoje myśli to kolorowe baloniki. Powiedziała sowa. Każdy balonik to inna myśl. Gdy masz smutną myśl, wyobraź sobie, że trzymasz ciemny albo nawet czarny balonik. A teraz spróbuj wziąć głęboki oddech i wypuścić ten balonik, patrząc, jak unosi się wysoko w niebo i znika. Smok Arek zamknął oczy i wyobraził sobie ciemny balonik w swojej łapce. A potem wziął głęboki oddech i powoli wypuścił balonik, patrząc, jak odlatuje i rozprasza się w powietrzu. No i poczuł się trochę lżej. Świetnie! Pochwaliła go sowa. Teraz, zamiast czarnego balonika, wyobraź sobie jasny, kolorowy balonik z radosną myślą. Może to być coś, co sprawia, że jesteś szczęśliwy, twoje ulubione miejsce, zabawka, miłe wspomnienie. Albo wyobraź sobie przyjaciela, z którym wesoło spędzasz czas. Mały smoczek wyobraził sobie piękny, tęczowy balonik z myślą o swoim najlepszym przyjacielu, króliczku Łaciatku. Poczuł, jak ciepło rozchodzi się po jego sercu i skrzydła stają się lżejsze. Uśmiechnął się szeroko. Widzisz? Powiedziała sowa z uśmiechem. Możesz zmieniać swoje myśli, a wtedy zmienią się też twoje emocje. Nie zawsze od razu, ale im bardziej się postarasz, tym szybciej to zadziała. Kiedy czujesz się smutny, spróbuj w wyobraźni wypuścić ciemne baloniki i zastąpić je wesołymi, kolorowymi. W ten sposób zawsze znajdziesz w sobie radość, która pomoże radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami i myślami.
Ale są, ale ja czasami się czuję albo bardzo zły, albo smutny, albo bardzo przestraszony. Powiedział smok Arek. Co wtedy mam robić? Kochany, nieprzyjemne emocje są czasami potrzebne. Odpowiedziała sowa. Na przykład strach może ochronić nas przed niebezpieczeństwem, a złość może pokazać nam, że coś jest nie tak, albo pomóc się obronić. Wstyd może nas powstrzymać przed zrobieniem czegoś głupiego. Ale nie zawsze tak jest. Czasami te nieprzyjemne emocje pojawiają się tylko dlatego, że pomyśleliśmy o czymś nieprzyjemnym. I wtedy ważne jest, żeby nie powiększać tych emocji, wymyślając straszne historie w swoich myślach. Gdy czujesz strach, złość albo wstyd, spróbuj po prostu je zauważyć i powiedzieć sobie: okej, teraz czuję strach, albo teraz czuję złość czy wstyd. Zapytaj też siebie, czy w tym momencie ten strach albo złość jest mi potrzebna? To pomoże ci nie tworzyć z tych emocji wielkich, ciemnych chmur. Czyli mam po prostu je zauważać, ale się nimi po prostu za bardzo nie przejmować? Dokładnie tak, powiedziała sowa Agnieszka. A potem, gdy już je zauważysz, możesz znowu wrócić do swojego oddechu i kolorowych baloników. Możesz też pomyśleć o czymś, co cię uspokaja, jak spacer po lesie albo zabawa z przyjaciółmi. Smoczek Arek był bardzo wdzięczny sowie Agnieszce za jej mądre słowa. Od tego dnia, za każdym razem, gdy czuł się smutny, zły albo przestraszony, wyobrażał sobie, jak wypuszcza ciemne baloniki i zastępuje je jasnymi i kolorowymi. Dzięki temu jego życie stało się pełne radości i lekkości, a nieprzyjemne emocje trwały dużo krócej i pojawiały się dużo rzadziej. Pamiętajcie, dzieci, że wy, tak samo jak smok Arek, macie moc, aby zmieniać swoje myśli i emocje. Gdy tylko poczujecie się smutni, źli albo przestraszeni, spróbujcie zauważyć te uczucia, zacząć głęboko oddychać, a potem wypuścić w wyobraźni swoje ciemne baloniki i zastąpić je jasnymi, kolorowymi. Przypomnieć sobie coś miłego, coś wesołego. Wasze serca staną się wtedy lżejsze, a wasz świat piękniejszy. A teraz koniecznie zabierzcie ze sobą tę magię ze świetlanej doliny, zapamiętajcie sposób na nieprzyjemne uczucia i powoli otwórzcie oczy. Zapamiętajcie, że to, co myślicie i mówicie, mocno wpływa na to, jak się czujecie. I że zawsze możecie wybierać albo zmieniać myśl na taką, która sprawi, że wasze życie jest pełne radości, a nie smutku, strachu albo złości. Za każdym razem, kiedy poczujecie się źle, smutno albo niemiło, przypomnijcie sobie smoka Arka i rady od sowy Agnieszki. I ćwiczcie tak samo jak Arek na swoich myślach. Powodzenia i do usłyszenia!